Drodzy siostry i bracia, dzisiejsza uroczystość ku czci świętego Józefa, którą przeżywamy w Kościele Mariackim w Krakowie, ma dla mnie szczególne znaczenie. Panu Bogu dziękuję za ten dzień i za ten uroczysty ingres do świątyni poświęconej Najświętszej Maryi Pannie w dzień poświęcony jej oblubieńcowi, świętemu Józefowi, którego pieczy ponad 3 wieki temu mieszkańcy Krakowa powierzyli swe miasto. Z woli Bożej, Bożej opatrzności, Najświętsza Maryja Panna i Święty Józef całym swoim życiem wpisani byli w tajemnicę wcielenia Syna Bożego i Jego przyjścia na świat. Złączył ich Jezus Chrystus, ale najpierw zbliżyła ich wzajemna, przepiękna miłość, a u jej źródeł doświadczenie osobistej godności, nierozerwalnie związanej z czystością serca. Mówią nam o tym święci ewangeliści Mateusz i Łukasz. Od wieków też te właśnie prawdy głosi Kościół katolicki, między innymi poprzez wzywanie swoich wiernych do rozważania tajemnic radosnych zawartych w modlitwie różańcowej. Przyjmijmy więc, moi drodzy, tę serdeczną zachętę naszego Kościoła i szlakiem tajemnic radosnych wyruszmy razem z Maryją i Józefem, a dokładniej wyruszmy na szlaki Jezusa, naszego Zbawiciela, które swoim życiem tak pięknie ukazali Maryja i Józef. Niech nasza dzisiejsza wspólna duchowa wędrówka śladami Jezusa, Zbawiciela świata, razem z Maryją i Józefem, ukaże nam drogę, jaką nieustannie powinni iść mieszkańcy miasta, które obrało świętego Józefa jako swego patrona. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie. Kiedy w Nazarecie Maryja usłyszała od anioła Gabriela, że ma się stać matką Bożego Syna, z właściwą sobie prostotą ducha zapytała niebiańskiego posłannika, jakże się to stanie, skoro nie zna męża. W tym pytaniu zawierała się prośba o przybliżenie jej dróg działania Najwyższego. Ze zdumiewającą przenikliwością wiedziała przecież od razu, to może dokonać się jedynie za sprawą samego Boga. A równocześnie w tym pytaniu możemy odczytać jej pełne pokory, pragnienie zrozumienia tego, co będzie teraz z jej miłością do Józefa i co będzie teraz z miłością Józefa do niej samej. Przecież tak bardzo i tak pięknie kochali się, a teraz po zawartych już zaślubinach czekali na chwilę, kiedy Józef weźmie ją do siebie. Odpowiedź anioła Gabriela brzmiała: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. A zatem duch miłości Ojca i Syna to wszystko sprawi, a to, co po ludzku jawi się jako niemożliwe, stanie się możliwe. Możliwą więc będzie także ich wzajemna miłość, choć odtąd wpisana w tak niezwykły sposób w odwieczną miłość Boga,
który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. W pierwszej tajemnicy radosnej Maryja i Józef uczą nas zatem prawdy o miłości czystej i wiernej, dla której nie ma nic niemożliwego. Zachęcają nas oni do odważnego zmagania się o taką właśnie miłość. A ich apel jest zwrócony zwłaszcza do narzeczonych i małżonków. Piękno miłości Maryi i Józefa domaga się równocześnie od nas jednoznacznego sprzeciwu wobec tych wszystkich słów i obrazów, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej naszego kraju i naszego miasta, zarówno jesienią ubiegłego roku, jak i kilkanaście dni temu, obrażając i raniąc godność naszego człowieczeństwa. Bo każdy z nas pragnie myśleć tak pięknie o własnej matce, jak owa biblijna kobieta, która oddając równocześnie największy hołd macierzyństwu Maryi, powiedziała do Jezusa: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Piękno i czułość miłości Maryi i Józefa każą nam również zaprotestować przeciwko nachalnej obecności pewnych osób, które w pobliżu tej mariackiej świątyni usiłują wielu ludzi sprowadzić na drogę nieczystości i zdrady. To dlatego mój dzisiejszy ingres do kościoła mariackiego zaczął się nieco wcześniej, w kościele świętego Wojciecha, w którym trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o duchowe piękno Krakowa. Tajemnica druga. Nawiedzenie. Podeszła wiekiem Elżbieta, z zachwytem powiedziała do Maryi: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wiedziała, co mówi. Jej mąż, kapłan Zachariasz, nie uwierzył w radosną wieść, którą oznajmił mu anioł Gabriel. Zwątpił on, stary już człowiek, w to, że wraz z Elżbietą będą mogli się cieszyć jeszcze narodzinami syna. Zwątpił i został ukarany odebraniem mowy. Natomiast słowo anioła pańskiego uwierzył zaślubiony Maryi Józef. Początkowo nie potrafił on pojąć, jak to się stało, że jego ukochana małżonka znalazła się brzemienna. Pośród rozterek i niepewności, gdy rozważał nawet możliwość potajemnego oddalenia Maryi, ukazał mu się we śnie anioł, oznajmiając, że w Maryi począł się syn za sprawą samego Ducha Świętego. Tę niełatwą dla siebie prawdę Józef przyjął sercem pełnym głębokiej wiary. Dlatego też, jako oczywistą konsekwencję wiary w to, co się stało, przyjął polecenie anioła, które określały jego rolę w dziejach wcielenia i odkupienia i które równocześnie określały kształt jego dalszej miłości do Maryi. Wziął ją do siebie, a synowi nadał imię Jezus. Doświadczając tak pięknej i czułej miłości wobec siebie w czasie prawdziwie trudnym, Maryja zapewne wielokrotnie powtarzała w odniesieniu do Józefa słowa Elżbiety:
błogosławiony jesteś, któryś uwierzył. W drugiej tajemnicy radosnej, dzięki Marii i Józefowi, odnajdujemy się na drodze wiary, podczas której stanowimy dla siebie nawzajem dobry przykład i umocnienie. Obyśmy w naszym życiu mogli spotykać jak najwięcej ludzi, dzięki którym nasza wiara zostanie wzmocniona lub nawet uratowana i o których moglibyśmy powiedzieć za świętą Elżbietą: błogosławieni są, bo uwierzyli. Uwierzyli jak Maryja i jak Józef. Oby również i nasza wiara mogła się stać kiedyś umacnieniem wiary dla innych ludzi. Tajemnica trzecia. Narodzenie. Na betlejemskim niebie zastępy niebieskie wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Te słowa w pierwszym rzędzie odnosiły się do Maryi i Józefa. To przecież oni znaleźli u Boga upodobanie. To właśnie ich wybrał Bóg na rodziców swego Syna jednorodzonego. I takim też widzimy Józefa na rozlicznych obrazach i w rzeźbiach przedstawiających go w cudowną noc narodzenia Pańskiego. Stoi, częstokroć wsparty na lasce, z ojcowskim przejęciem wpatrzony w nowo narodzone dziecię, pełen powagi i pokoju. Można nawet odnieść wrażenie, że to właśnie jego wewnętrzny pokój daje poczucie bezpieczeństwa wszystkim, którzy znaleźli się w betlejemskiej grocie. I ten pokój będzie w nim trwał. Także wtedy, gdy niewiele później anioł przekaże mu we śnie przerażającą wieść o tym, że Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Pełen poczucia odpowiedzialności, mężny i roztropny, Józef jeszcze tej nocy wstał, wziął dziecię i matkę i udał się do Egiptu. Po latach, kiedy już umarli ci, którzy czyhali na życie dzieciątka, na polecenie anioła Józef po raz kolejny okazał swoją gotowość do pełnienia woli Najwyższego. Wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela, do Nazaretu. Opiekując się i broniąc Jezusa i Marię przed okrucieństwem Heroda, Józef stał się tym samym opiekunem rodzącego się Kościoła. Tajemnica Betlejem wzywa nas do obrony życia najbardziej zagrożonego, zwłaszcza życia dzieci już istniejących, choć jeszcze nienarodzonych. Potrzeba nam wszystkim postawy świętego Józefa, czułego, pełnego wewnętrznego pokoju, a równocześnie zdecydowania opiekuna Jezusa i Marii. Józefa, który jest, jak do niego wołamy w litanii, prawdziwą podporą rodzin. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie. Przepis prawa mojżeszowego zapisany w Księdze Wyjścia był jednoznaczny. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. W związku z tym poświęceniem prawo to nakazywało w Księdze Kapłańskiej złożenie stosownej ofiary wykupienia. W przypadku ludzi ubogich należało złożyć tak zwaną ofiarę ubogich, czyli dwa małe gołębie.
Józef, jako mąż sprawiedliwy, skrupulatnie wypełniał wszystkie przepisy pańskiego prawa. Czynił to, wpisując się w wielkie dzieje narodu wybranego, do którego Mojżesz zwracał się z następującymi słowami zapisanymi w Księdze Powtórzonego Prawa. Strzeżcie i wypełniajcie prawa i nakazy, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliski jak Pan, Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? W imię posłuszeństwa prawu pańskiemu, a zwłaszcza w imię przekonania, że swą jemu wiernością potwierdza wielkość swojego narodu jako ludu mądrego i rozumnego, Józef i Maria przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni jerozolimskiej, aby je przedstawić Panu. Ta czwarta tajemnica każe nam wrócić pamięcią do wydarzenia z 19 listopada ubiegłego roku, roku szczególnego, jubileuszowego roku 1050-lecia Chrztu Polski i roku nadzwyczajnego jubileuszu Miłosierdzia, kiedy to w krakowskich Łagiewnikach miał miejsce akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Wtedy, z pokorą chyląc swe czoła przed Królem Wszechświata, uznaliśmy Jego panowanie nad Polską i całym naszym narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. A treść tego aktu winna ciągle trwać w naszej osobistej i zbiorowej pamięci, w naszych sercach, w naszym ojczystym domu. Tajemnica piąta. Odnalezienie. Zwyczaj świąteczny nakazywał synom Izraela co roku udawać się na święta Paschy do Jerozolimy. Rodzice Jezusa, Maria i Józef, pilnie przestrzegali tego zwyczaju. Czynili to, by móc osobiście za każdym razem przeżywać wzniosłe słowa psalmu 122. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pańskiego. Już stoją nasze nogi w Twoich bramach, o Jeruzalem. Jeruzalem, wzniesione jako miasto, gęsto i ściśle zabudowane, tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, według prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie. Gdy Jezus ukończył 12 rok życia, po raz pierwszy wzięli Go ze sobą Maria i Józef. Patrząc z dumą i radością na Jerozolimę, razem prosili dla niej Boga o łaskę pokoju dalszymi strofami tego psalmu. Niech zażywają pokoju ci, którzy Ciebie miłują. Niech pokój będzie w Twoich murach, a bezpieczeństwo w Twych pałacach. Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: pokój w Tobie. Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla Ciebie. Kiedy po skończonych uroczystościach wracali do domu, Maria i Józef nie spostrzegli się, że Jezus pozostał w Jerozolimie. Miejsce radości i pokoju nieoczekiwanie zajął ogromny ból serca, z jakim go przez całe 3 dni szukali. Znalazłszy go wreszcie,
usłyszeli od Niego słowa, które ich prawdziwie zdumiały. Przecież powinni wiedzieć, gdzie On będzie przebywał. Przecież zwłaszcza oni powinni zdawać sobie sprawę z tego, że On zawsze ma być w tym, co należy do Jego Ojca. Ta piąta tajemnica zachęca nas do ciągłego i odważnego szukania Boga, zwłaszcza wtedy, gdy wydaje się, że nasze życiowe drogi poplątały się i zagubiły swój ostateczny cel. Szukać Go trzeba we własnym sumieniu. Szukać należy również pośród prawdziwie mądrych ludzi. I nie wolno nam przestać wołać: ukaż mi, Panie, swą twarz. Daj mi usłyszeć Twój głos. Nie wolno nam wszakże zapomnieć jednej prawdy wypowiadanej w naszym credo, w naszym wierze. Nasz Pan jest w naszym świętym, katolickim i apostolskim Kościele. Jest i czeka na nas. To właśnie dlatego w wielu kościołach, na tabernakulach znajduje się jedno tylko słowo: jestem. Drodzy siostry i bracia, na zakończenie tego duchowego wędrowania szlakami Maryi i Józefa w tajemnicach radosnych Różańca Świętego zwróćmy się do patrona Krakowa wezwaniami, którymi wołamy w litanii do świętego Józefa. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, Głowo Najświętszej Rodziny, Opiekunie Kościoła Świętego. Amen.